Chichi. Hej moi kochani, witam was serdecznie, tutaj Hanta i kolejny unboxing. Nareszcie, nie było miesiąc temu unboxingu Pixelboxa, dlatego że świnki są dzisiaj morskie bardzo niegrzeczne i strasznie przeszkadzają. Mam wrażenie, że wygryzłem trochę system, jeżeli chodzi o Pixelboxy. W sensie, ja je dostaję w barterze, tak? Czyli nic za nie nie płacę, ale też Pixelbox nic nie płaci mi za reklamę, więc po prostu dostaję samego boxa, rzeczy z niego są dla mnie i tyle w sumie, nie? Barter, prosta rzecz. No i w tym momencie, w grudniu, Pixelboxa dostałem, nagrałem, ale strasznie długo zwlekałem z publikacją odcinka, dlatego że go nie zmontowałem przez dłuższy czas. Zresztą wiecie, całą historię znacie, trochę nie miałem też siły na nagrywanie, na montowanie rzeczy i tak dalej. Późno wyszedł Pixelbox. Mam wrażenie, że po prostu nie spełniłem jakiegoś warunku w sensie publikacji danego odcinka przed danym dniem, przez co nie otrzymałem styczniowego Pixelboxa, ale jednakowoż nagrałem i opublikowałem tamten unboxing, więc po prostu to jakby, wiecie, przeskoczyłem o jeden miesiąc. Tego styczniowego Pixelboxa nie mam, to jest lutowy, no z lutego Pixelbox, zaraz sobie go otworzymy. Nie mam pojęcia, co jest w środku, oczywiście sobie nie sprawdziłem, jaki jest temat, jaka jest tematyka, zaraz to zrobię zresztą, co miesiąc to samo, zawsze zapominam. Okej, jak rozumiem, to chyba ominęło mnie styczniowy temat, który nazywał się Murder, czyli morderstwo, trochę szkoda, ale za to następny chyba nazywa się Quest, nowy temat, Quest, więc to chyba jest właśnie tematyka Quest, zaraz sobie to odpakujemy. Niemniej jednak najpierw się pochwalę książkami, mianowicie ostatnio kupiłem sobie, bo wyszła pewna nowa powieść w uniwersum Metro 2033, które uwielbiam, jak wiecie. Z tego też powodu obniżyli ceny innych książek praktycznie o połowę. 50% wszystkie książki poszły w dół, no więc chciałem sobie wybrać kilka tytułów, znaczy chciałem sobie wziąć dwa tytuły, czyli tak jakby dwie książki w cenie jednej. Niestety okazało się, że właśnie te dwa tytuły, które ja bym chciał wziąć, już się wyczerpały. Stany magazynowe, kod. Nawet się tu nie waż wchodzić, bo mi zrzucisz kamerę, to ci po prostu wykręcę ogon na drugą stronę, rozumiesz? To jest tak niesforne zwierzę, ostatnio. Takie niedobre. Niedobre. Nie rób tak. Pozbyłem się. No więc, wracając do tych książek, chciałem sobie kupić dwie książki, no nieważne, nie wyszło, wziąłem inne dwie, też takich, których nie miałem i są to Ciemne Tunele oraz Wieża Roberta Schmidta, gdzie pierwszej części jeszcze nie ruszyłem, a mam, ale no, kiedyś przeczytam. I oczywiście ja, jeżeli kupujemy Ciemne Tunele, które są dosyć cienką książką, dostajemy jeszcze Szepty Zgładzonych, czyli to jest druga albo trzecia, chyba trzecia, nie wiem, które jest, no któryś tam tom opowiadań z tego uniwersum. I w ramach prezentu mogłem sobie jeszcze dobrać za 5 zł taką książkę, Assassin's Creed Ostatni Potomkowie. I to się dzieje gdzieś tam już chyba w ogóle, no to nie jest w ogóle, wiecie, w tych, to nie jest nic związane z grami, o, jeżeli dobrze rozumiem. Coś o jakimś Trójzębie Edenu tutaj widzę i Imperium Azteków, więc możliwe, że zupełnie nic nie związane z grami i nic, co byłoby wspominane, więc te książki sobie dostałem. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że raz, że sobie kupiłem, chcę się podchwalić, a dwa, że po prostu zacząłem trochę znowu czytać ostatnio, że ostatnio przeczytałem taką książkę i chciałbym ją wam zaprezentować, ale to już w innym filmie. Przy okazji też posiadam taką serię książek malutkich, to jest coś w rodzaju creepypast i zacząłem czytać Watachę Tomasza Siwca. To się bardzo szybko czyta, to jest bardzo cieniutkie, malutkie i w sumie chyba tam przeczytałem, nie wiem, 1/3 książki już w jeden wieczór, więc myślę, że to jest fajna seria, żeby ją, wiecie, zrecenzować, ale więcej o tym w innym filmie. Dobra, słuchajcie, zajmijmy się tym unboxingiem, bo ja tutaj pierniczę o książkach od paru minut, a ja nie rozpakowywuję, kurczę, tego boxa. Dobra, rozrywamy. Widzę, nie, czekajcie, widzę tego, jak to się nazywa, Boże, Jake'a i on mi się kojarzy z tym Questem, ale tutaj widzę Skorpiona z Mortal Kombat, który się kojarzy z poprzednim tym boxem, więc w takim razie, czy to jest Quest, czy to jest Murder? Nadszedł luty, a wraz z nim Murder. Aha, czyli w styczniu było co innego, czyli Quest jest następny, czyli w marcu będzie Quest. No dobra, to okej.
No to co, zaczynamy. Pierwsze co? Czapeczka kolejna, popatrz. O szkurde, tak! Cudownie! Z Fallouta! New Coca-Cola, czapeczka New Coca-Coli. Kuźwa, no po prostu genialnie. Plus 3 do radioaktywności! Zarąbiście! Tutaj też mamy, popatrzcie, logo Fallout 4 z tyłu. Napis New Coca-Cola. Oczywiście to jest w formie full cup, ale ja sobie to zmienię. No, czerwona cała, z tyłu zapięcie takie klasyczne, ale takie podwójne, patrzcie, na dwie dziurki. Dobra, to sobie świetnie. To jest pierwsze, co ja założę, bo moje włosy się nie chcą za pełni układać w tym momencie, więc idealnie. BioWorld. Żegnam z mojej czapki. Teraz sobie zgniatamy czapę. O! Świetnie. Tylko trzeba jeszcze pomniejszyć. No, zapnie się czy nie? Dobra, jest, okej. Okay. Jeszcze się wyrobi. No, najgorsze, jak wiecie, w czapkach było jak... Czy mi kot przestawił kamerę odrobinę? Mam wrażenie, nieważne. Że wiecie, jedna dziurka do tyłu to jest za luźno, jedna dziurka więcej to jest już za ciasno. I tak w tym momencie mam, że mogłoby być odrobinę lepiej, ale to się jeszcze wyrobi. Dobra, to świetnie, czapę mam. Co mamy dalej? Tu mamy przypinkę, badża. Co? Czekajcie, muszę to odpakować. Przypinka ma taki znacznik misji, tak jakby, i jest napisana I dropped in pocinki, all I found was this stupid pin. A, to jest, wiem, to jest przypinka inspirowana, słuchajcie, PUBG-iem, tak? Players Unknown's Battleground, najgorszy, najgłupszy tytuł, jaki można było nadać grze. Czemu? Dlaczego? Po co? Ale okej, okay, dajemy dalej. O, szlak! Myślałem, że to będzie figurka, bo zobaczyłem napis Hitman i stwierdziłem, okej, okay, figurka. A tu nie! A tu szklanice do wódki, słuchajcie, no. Shot glasses. No dobra, odpakujemy sobie. Było kiedyś, pamiętacie, że w którymś boksie dostaliśmy inspirowane wikingami taki zestaw do tostów i jajka na miękko. Było coś takiego, ale kurde, shotów do... O, oh, shit, to są dopiero, kurde, shoty do wody. Popatrz. To jest dopiero shot zabójczy, no, w takim stylu Hitmana. Mercedes Letifer, nie wiem, co tu jest napisane, nie wiem. W sumie przyznam wam się, że w żadnego Hitmana nigdy nie grałem, chociaż miałem ambicje zagrać i chciałem w różne Hitmany pograć, ale jakoś nie wyszło. No, więc tutaj mamy jakieś coś tam, trójkącik z czaszką. Tutaj mamy, nice, w takich tych wchodzi, plastikach, nie, żeby się trzymało, żeby się nie stukło. Więc mamy kod kreskowy, no, taki dosyć rozpoznawalny element Hitmana. Ten kod kreskowy, który ma na potylicy. No i coś jakieś takie, no nie wiem co to jest. W każdym razie, no pewnie ludzie, którzy z Hitmanem są mocno zaznajomieni, pewnie będą kojarzyć, że to jest jakieś logo z czegoś tam, jakiś tam motyw graficzny. Dobra, to ja sobie to powyciągam. To w sumie, no nie będę tego trzymał w pudełku, bo to jest rzecz użytkowa. A rzeczy użytkowe trzyma się w miejscach, w których się trzyma inne rzeczy użytkowe, czyli szklanki, w tym przypadku szkło do wódki czy do szotów, szklanki po prostu wylądują tam, gdzie inne szklanki, czyli zaraz obok w sumie w kuchni, nie? Dobra, co mamy dalej? Serio? Czy to jest kurwa Axe? To jest antyperspirant? W boksie dostałem antyperspirant? Serio? Wow, jak się przekręci, to się taki dzyndzel wystaje i się otwiera i... Nie musisz się już myć. Ja nie muszę się myć, dokładnie. Ja nie mówię, że nie muszę się już myć, bo mam Axa, czyli robię tak. Teraz czekam na dziwki. Szybko! Czemu nikt się nie zjawia? Dlaczego? No dobra, okej, okay, to jest dosyć ciekawe. W sensie nigdy... No nie, inaczej. Nie spodziewałbym się na pewno takiego zestawu. W sensie szklanki do wódki i antyperspirant. No w ogóle co za zestaw, nie? Tak? Ja mam wrażenie, że dla ciebie ładnie wszystkie kosmetyki męskie pachną. No, troszeczkę słabości. A już się słabości, kurde, ten uruchomiły, czyli działa jednak. Dobre, okej. Okay. No nic, Mark tutaj, który, znaczy ten piktogram, przepraszam, który tutaj jest, mamy pół białej koszuli i pół czarnej, więc przypuszczam, że właśnie chodzi o to, że nie zostawia śladów ani na jasnych, ani na ciemnych ubraniach. Mam takie nadzieje, więc może właśnie będę z tego korzystać. No, to korzystam z jakiegoś tam innej firmy, nie będę podawał, nieważne, nieistotne. No okej, okay, ale to mówię, nigdy bym się tego nie spodziewał. No jakbym dostawał na przykład, nie wiem, prezent na święta albo na urodziny od mojej mamy, to tak, to standard zawsze. Albo antyperspirant, nie wiem mówić tak szybko. Albo jakiś żel pod prysznic, albo antyperspirant, no tak jakoś, nie wiem, tak mamy chyba mają, nie? W sensie lepsze to niż dostawać na przykład, nie wiem, gacie, mając 25 lat.
Okej, okay, dobra, to możemy iść dalej. Tutaj mamy, o kurczę, widzę ten. Dobra, koszulka jest tym razem brązowa, uwaga. To mi się skojarzyło z Deadpoolem, w sensie wiesz, zużyłem czerwoną czapkę i brązową koszulkę. No, więc to zostawimy tradycyjnie na koniec. Tutaj jeszcze mamy przypinkę, tą samą co oczywiście z przypinkę, Boże, co ja powiedziałem, naklejkę, taką samą jak przypinka, czyli znowu motyw z PUBG'a. Natomiast, o kurde, to dopiero figurka, popatrzcie, to jest figurka z Mortal Kombat 10, w którym to Mortal Kombacie Ania łoi mi tyłek i jest to na kanale. W każdym razie jest to Kotal Kahn. Taki, kojarzysz go? Ja go kojarzę, graliśmy nim, no faktycznie. I w ogóle co on tutaj ma? Popatrzcie, z tyłu jest wypisane, że zawiera Makau Huitl, czyli taki jakiś czerwony mieczyk, czyli przypuszczam, że może trzymać broń. Dalej Alternate Hands, czyli po prostu albo może mieć otwarte dłonie, albo będzie mieć zamknięte dłonie, przypuszczam, że właśnie to chodzi o montowanie broni. Oraz jakiś taki nóż, taki bardziej dagger. Szkoda, kurczę, że to pudełko już takie zostało tutaj naruszone, ale no innego wyjścia nie ma, jak po prostu je tutaj zniszczyć. Szkoda, dlatego fajne na przykład jak są te figurki popowe, czy tam, z, nie wiem, czy to chyba z Gai były, bo to na przykład jest z Gaia Entertainment, tak? No, dokładnie. I tamte się po prostu, wiecie, te rzeczy się otwierają, nie trzeba ich rozrywać. Mam nadzieję, że sobie tu nic nie klikam, dobra. Natomiast tutaj, no niestety, muszę się posłużyć jakimś narzędziem. Tak więc mam mów i będę rozkrajał teraz. W sensie, nie wiem skąd się to wzięło i nie wiem, czy to w ogóle funkcjonuje jako jakikolwiek mem w świecie, w internecie, ale jakoś tak się... Już nie pamiętam skąd się to wzięło, że taki mem math nuth zamiast masz nóż. A, okej, okay, tak? Że na Woodstocku tak zaczęliśmy mówić, tak? A. Apathet? Aha, okej, okay, dobra, czyli to jest taki live mem, taki bardziej inside mem. Jak są inside joke'i, nie? Że to jest też taki inside. Dobra, nieważne, mniejsza z tym. Czy ja to rozkroję? O, dobra, okej, okay, udało się. Mortal Kombat! Dobra, tak się, czy wiecie, przód się wyciąga, następnie mamy więcej, aha, to jest etykietka, a jeszcze jedno się ściąga, dobra, spoko, i teraz, o, fuck, wypadły mi ręce, dobra, ręce były umieszczone, słuchajcie, w tych dziurkach tutaj, więc no to miały prawo wypaść, ale kurde, jak to jest wykonane, patrzcie państwo na te ręce, mam wrażenie, że one nie są aż tak bardzo oświetlone, chociaż nie, no to światło chyba się odbije, to chyba jest okej. Okay. Dalej, wyciągamy samego pana Kotal Kahna. Tak wygląda. Przybliżę wam. Mam nadzieję, że to oświetlenie naprawdę jest tutaj dobre teraz. Pod spódniczkę można mu zajrzeć. Pan rusza rękami. To już jest dużo. Może tak, o, takie... Ha! Wyrąbane! Okej, okay. Wow, to w ogóle mu się zginają te przeguby. W sensie może tutaj w łokciu też mu się zgiąć ręka. Proszę bardzo, jak ładnie. Włosy ma takie, wiecie, to bardziej dready są. Głową nawet rusza, może popatrzeć w waszą stronę i może też zgiąć nóżkę, jak taka mała Azjatka, tak senpai! W każdym razie wracając do broni, tutaj mamy woreczek z tym jego kuźwa gigantycznym ostrzem. Mi to przypomina jakąś broń z Naruto. Był gość, który miał taki miecz. Oni tam mieli takie gigantyczne miecze, w ogóle wiecie, bez sensu, nie? Ale dobra. Ale robiły wrażenie. Oraz mamy... No można było się spodziewać, jeżeli to jest ten koleś, to jest jego miecz, to można było się spodziewać, że jego nóż będzie tej wielkości, nie? W sensie jego nóż jest wielkości jego ręki, całej. Czyli jeżeli chcę teraz coś zrobić, to musiałbym wymienić mu dłoń. Próbujmy to delikatnie zrobić. Okej, okay, czuję, że tam się dłoń się przekręca w nadgarstku, dobrze. Okej, okay, no i to troszeczkę tak lekko pogmyrać, poluzować i możemy mu założyć nie tą rękę, czekajcie, założymy mu dobrą. Okej, okay. To wszystko jest takie, no to jest z gumy zrobione, w sensie z takiego połączenie plastiku i gumy po prostu, ale efekt jest naprawdę według mnie świetny. Dobra, teraz tak, nóż możemy pewnie tu włożyć. Właśnie tak zastanawiam się, jak tam ta broń funkcjonuje, bo to chyba tak trzeba trochę na wcisk włożyć, żeby coś włożyć tutaj w ogóle. Może nie ta dłoń? Nie no, słuchajcie, jego dłonie są identyczne, są takie. Ja bym bardzo chciał tutaj mu włożyć coś, no bo to jednak o to chyba w tym chodzi. No ale jak ja mam to niby zrobić? No nie wiem, szczerze mówiąc coś tego nie czuję, bo w sensie w tą otwartą dłoń to ja mu tego mieczyka nie włożę, nie? W sensie nie ma jak to.
spadł. Czy tego też nie, nie? Ale w tą zamkniętą rękę też mu nie mogę nic włożyć, bo jest zbyt zamknięta znowu, żeby to chwycić, nie? Nie ma takiego gniazda na... Dobra, chyba po prostu trzeba to zrobić dosyć, mam wrażenie, że nie, że troszkę inwazyjnie, ale... Okej, okay, zrobiłem, tak, tylko teraz trzyma go dokładnie w drugą stronę niż powinien. No halo, panie Khan. Trochę w dziwny sposób może mu się ręka wygiąć. W sensie, nie wiem, czy to widzicie. Cudownie, o kurde. Bo ktoś zrobił przeguby, ale zrobił je tak, że można je obracać w każdą stronę, więc nogę też mogę po prostu wykręcić. No dobra, to mam takiego upośledzonego pana Khana. No ale okej, okay, niech będzie. Tu naprawdę większość tych elementów jest po prostu gumowa i z takiej, wiecie, twardej gumy. Jestem groźnym Khanem, ale nie może nogi do góry podnieść, bo mu spódniczka troszkę przeszkadza. Takie ma majty, o, jakby się ktoś zastanawiał. Dobra, słuchajcie, no kurczę, no, wygląda pokaźnie, pytanie tylko czy stoi, bo to też jest pewien wyznacznik tego, czy... No troszeczkę mu się gibie do tyłu. Gibie się do tyłu, bo ma ciężką dupę, chociaż ma broń wystawioną do przodu, ale ta broń jest strasznie lekka. Mam wrażenie, że to może być problematyczne teraz dla niego stanie. No troszeczkę upośledzony jest, no to trzeba mu przyznać. A dobra, teraz go pochyliłem odrobinę do przodu, chociaż mam wrażenie, że tak jest za bardzo pochylony do przodu, ale faktycznie w tej pozycji stoi. Co ciężko będzie pokazać akurat w tym momencie, ale stoi. Tylko ciekawe, co mam zrobić, żeby ten ten duży miecz, który ma takie zarąbiste kolce i te kolce naprawdę są ostre. Chociaż, czekajcie. Tą rękę się ten miecz mieści. Tylko on tak troszeczkę... No właśnie, on tak nie do końca. Ale tak pomyślałem, że jeżeli by zrobić to w ten sposób, czyli w jednej ręce umieścić miecz, który będzie tak opuszczony, a w drugiej umieścić broń, to miałoby to sens. Wiecie co, ja mam wrażenie, że odkąd włożyłem mu ten mieczek do tej ręki, to ta ręka się troszeczkę rozszerzyła. Może to jest jakiś sposób, że wiecie, że twórcy to tak zaplanowali, twórcy tej figurki, żeby to zrobić właśnie w ten sposób, że te dłonie się tak troszeczkę tam wezmą, roztegują, będzie dobrze. Więc mógłby na przykład w takiej pozie być. O, i tak go prawdopodobnie sobie zostawię na półce. Czyli tutaj mieczyk taki, a ten będzie miał tak oparty. I to myślę wtedy faktycznie ma prawo funkcjonować. Co dam ci, ciu? Szukasz sobie tutaj ukryć, tak? Bo chyba nie na palcu. No na palcu mu tak go nie za... jakby jakąś strzelbą stał. No dobra, słuchajcie, to tyle. Będę się bawił na pewno. W każdym razie... Tyle w tym Pixelboxie? Nie, oczywiście, że nie, bo... Oczywiście, że nie, bo właśnie jeszcze koszulka. I teraz tylko chciałbym ręce umieścić, tak żeby nie zaginęły. Szkoda, ale niestety jedyną opcją, żeby to zostawić, to jest właśnie tak. No bo inaczej musiałbym to, nie wiem, sklejać czy coś. I dobra, zobaczmy na koniec jeszcze koszulkę, bo już tutaj nic nie zostało w Pixelboxie. Będzie dosyć długi unboxing, zwłaszcza dlatego, że się bawiłem figurką i pokazywałem książki. Co my mamy na tej brązowej koszulce? Będą niczym i ciągę. Co to jest? What? Na koszulce znajduje się patelnia z kurczakiem i jest napisane In Pan We Trust, czyli w patelnię wierzymy. Ratuje życia od 2017. W ogóle co to za ten? Nie mam pojęcia, co o tym myśleć. Nie wiem, szczerze mówiąc, z czego to jest. Zobaczymy. Twój morderczy zawodnik to jest... Więc można było mieć jedną z trzech figurek tutaj. Czapka najmodniejsza w krypcie, dokładnie. Miniaturowe szklanki, kieliszki właśnie z Hitmana. Ratująca życie koszulka, czyli ekskluzywna koszulka, którą można znaleźć tylko w lutowym Pixelboxie i Pixel Tees. Ale dalej nie mam pojęcia, do czego to nawiązuje, więc ja to ubiorę, wychodzę na sekundę, a wy się zastanówcie i napiszcie właśnie w tym momencie musicie, ale w tym momencie musicie napisać w komentarzu, o co tu chodzi. W sensie, nie rozumiem żartu, bo nie wiem, z czego jest żart. Jak tam? Wymyśliliście? Ja nie wiem, ale doszliśmy z Anią do pewnego konsensusu. Bo jeżeli odwiedzacie kanał T-Volta i słyszeliście o ostatniej historii Enigmy i surowym kurczaku, to ta koszulka ma bardzo wiele sensu. Bo wiecie, tu jest kurczak, nie? In pan we trust, w patelnię wierzymy, ratuje życie od roku 2017. Nie wiem akurat czemu 17, ale no nieważne. W każdym razie, jeżeli Enigma użyłby wtedy patelni, to ocaliłby swoje życie, a tak to był na krawędzi sam. W sumie ta koszulka ma bardzo duży sens, ale nie sądzę, żeby zrobili cały koszulek pod historię z Enigmą, która wydarzyła się parę dni temu, czy tam, nie wiem, tygodni temu.
Także nie wiem, napiszcie w komentarzach, do czego to w ogóle może być, bo nie mam pojęcia. A w tym momencie ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym unboxingu oraz hej, za 3 minuty spóźnię się na własny stream. Bye!